No nie, no kurwa, no nie mówcie. No ja cię nie pierdzielę. Serio? Są drzwi bez klamki? Dobra. Chodźmy, może tędy dostaniemy się. Wprost jakoś. No tak, pięknie. No nie powiem, no. Dosłownie mnie zaskoczyli. O! Ja się czegoś spierniczył. Uwaga, niech tu siatka będzie gdzieś przerwana. Dobra. Okej. Martwy jeleń. Zbierzmy mięso, bo się na pewno przyda. Mam nadzieję, że nie przemarzliśmy trochę. Jesteśmy trochę zmęczeni. No nie no, no nie powiem, no kurde. Te drzwi mnie naprawdę zaskoczyły. Dosłownie... Kurde... Szacun dla autorów. Szacun dla autorów. Co to był w ogóle za pomysł? Może rozpalę tu ognisko. Serio, no dosłownie zaskoczyli mnie jak... Mało kto. Zrujmy to. Czy nie zostało? Dobra, to jest to surowe mięcho. No nie powiem, no. Dziękujemy autorzy, naprawdę dziękujemy. Podziękowania od Krysi i ode mnie. Dosłownie. Kurwa, puść ten patyk. No trzeba będzie iść tam, no ale kurde, tyle rzeczy zostawiliśmy. Mam tylko łom. Złom. Jedną najbardziej zepsutą siekierę, lampę. Zostawiłem całą benzynę. Ja cię nie pierdzielę, no po prostu. To nic nie znajdę. No dobra, trzeba iść dalej, no nie poradzisz. Jakby tu dołem przejść, ale cholera, to sobie kark można najwyżej złamać. Trafić na wilki. Dymać tam na górę, to się nie dostanę. Niby lekkie podejście, ale... Nie, nie widzę tego. Nie wejdzie tam na górę. To jest urwisko. No pięknie, dostałem się na drugą stronę, no bomba. Kurde, no co za po prostu... No i tu nic nie ma, tak? Tu nic nie będzie. Dobrze, przynajmniej ubrania mam konkret. Już zamarzam. No tak, rękawiczki wyrzuciłem. Dobrze, kurtki przynajmniej nie wyrzuciłem. No dobra, założymy dzisiaj cięższe buty. Po prostu nic, tylko się zastrzeli... Oj! Kurde. Nic, tylko w łeb sobie strzelić. I teraz mi powiedzcie, jakbyście się w takiej sytuacji znaleźli. Znaczy, mam łom, tylko że tym łomem niestety... Postacie tutaj nie myślą. Nie myślę, że łomem można by otworzyć zamknięte drzwi. No i piękne, dostanę się na to jezioro. No, oczywiście wilk. No, oczywiście. Paszą łom! Chodź. Zachowuj się. No i bomba. Zamarznięci. Tracimy krew. Oczywiście wyrzuciłem wszystkie bandaże. Dobra, moment. Bandaże może jeszcze mi się uda zmajstrować. Dobrze, że...
Dwa... Zostały mi te... Dobra, spróbujmy to jakoś wszystko zaleczyć. Wyrzuciłem prawdopodobnie wszystkie środki przeciwbólowe. Nie. Tego to mam. Jestem wykończony, zamarznięty. Pewnie skurwysyn poniszczył mi ubrania. Szalik mi poszarpał. Co za bydle. Dobra, co mamy? Królika, który jest zamrożony, z którego nic nie weźmiemy. Przydałoby się tu rozpalić ognisko. Zobaczmy. O, dobra. Spróbujmy to jakoś odpalić. Powiem wam, dobrze, przynajmniej zostawiłem to. Dobra. Dzięki muzyko, naprawdę w tym momencie jesteś mi tak potrzebna. Ja się trochę rozgrzewam, ale nie zmienia to faktu, że jestem wykończony. Spróbujmy się rozgrzać na tym za dużo. No, bomba, no jeszcze się poparzyłem, no. Kurwa. Jak jeszcze wilk wróci. Kurczę se na zatłukę. Zatłukę go na miejscu. Przeżyliśmy 6 dni. Niestety metabolizm naszej bohaterki jest normalnie tak szybki. Nie, mam siekierę. Mamy drzewa, na cholerę. Mogłem tych drzew narąbać. Ale nie. Jesteśmy zmęczeni. Na co no, nie poradzę. Myślicie, że się prześpię tutaj? Nie ma bata. Ognisko mi się... za 25 minut wygasi. Nie zdążę nawet śpiwora rozłożyć. Co to? Ach, myślałem, że patyki. A to chyba niedługo będzie koniec naszej historii. Ciekawe, następny raz, jeżeli to mi się nie uda, ten odcinek, to następny raz wybiorę faceta i zobaczymy, czy też będzie się tak szybko męczył, czy... będzie... aha, dobra. Czy też będzie się tak szybko męczył, czy będą takie kłopoty z nim. Dobra. Trochę się podgrzaliśmy. Z jakiejś racji zmęczenie nas aż tak nie trzyma. Ale niestety możemy unieść tyle co wróbelek. A nawet mniej. Dlaczego ja nie smażę mięsa? Mam to przeklęte mięso, którego i tak nie usmażymy, ponieważ zapomniałem. O dobra, smażymy jeszcze na żarze, a raczej już nie. Dobra, żryjmy te sardyny. Napijmy się tej wody. Kolejne kalorie. No i cóż. Zrobimy. Idziemy dalej. Ostatnio rzeka nas wyprowadziła w pole. I nie wiem, czy my właśnie w ten sposób nie wracamy do naszego... A nie, przechodzimy na drugą stronę, więc... raczej nie idziemy w to samo miejsce. No i znowu marzniemy. Niespodzianka. Looks like a new day is dawning. Aha, no, poranek. Wstaje poranek. Wstaje nowy dzień. Gasła mi pochodnia. Mamy jeszcze jedną, ale niestety jest zbyt wiecznie, żeby ją odpalić. Czyli znowu.
Biegnij, zajączku, biegnij, zajączku. Idź się pośmiać. No dobra, gdzie nasz ten szlak prowadzi? Gra sama mnie wypchnęła w teren. Czy to jest jaskinia? No dobra, opuściliśmy teren. Staliśmy się w jakimś... w jakiejś jaskini. Odpalimy. Problem. Przecież... jak ja nie odpalę tego... Dobra, odpalmy to... zapałkami. Może trochę tu odpoczniemy. Uda nam się trochę... tego mięsa opędzlować. Jak tu nie zginiemy, to będę naprawdę zaskoczony. No dawaj. Dobra, pali się. 54 minuty. Smażmy sobie to mięcho. No dawaj. Nie jest nam zimno, to już jest dobrze. Zjedzmy. Ciepłe nam pomoże, ale jesteśmy nadal wykończeni. Nie odpoczniemy sobie tutaj. Choć może... No tak, wyrzuciłem śpiwór. Mistrzostwo świata. Padnę z wycieńczenia. Wygrzejmy ile się da. Zgaśmy to ognisko. Zgaśmy ten pochodnie. Dobra, i musimy iść tędy, tak. Słyszałem chyba wilka. Czy jest coś, co mogę wyrzucić, żeby mnie tak nie ciążyło? Mam 24 tabletki. Wyrzucę 10. Ubrania. No i bo ubrania ważą najwięcej. Dobra, wywalmy te buty. Wywalmy tą wodę. Jeszcze mamy flarę, mamy jedną siekierę, no jej to się nie pozbędę. Dobra. Mam to pudełko z narzędziami, co może się przydać. Robimy tak. Lampę. Napełniamy. Nie. 19 kilo. Czy mam jakieś pierdło? Mam herbatę. Dobra. Napijmy się wody. Mm.
Będzie ciekawie, będzie ciekawie. Jeżeli będzie traf, że uda nam się dostać do jakiegoś domku. Antybiotyki będą potrzebne, painkillery. Dobra. Stajemy. Idziemy dalej. Jesteśmy w jakichś jaskiniach. Dobra, opuszczamy jaskinie. Winding River. Czekajcie, czy my się... Czy my w dobrym kierunku poszliśmy? Mamy jakieś patyczki. Aha, dobra, zgasiłem. Pochodnie. Jesteśmy wykończeni, ale przynajmniej nie jest nam strasznie zimno. Bardzo chętnie przywitałbym się z jakimś... no nie mówcie, że tutaj się nigdzie nie dostanę. Kurde. Czy my już tu nie byliśmy? Nie, chyba nie. Idźmy tędy. Już odmarzamy. No to bomba. Już zmarnowaliśmy... całą trasę, żeśmy zmarnowali. Zmarnowaliśmy całe ciepełko, które mieliśmy. Jakiekolwiek schronienie. Kurde, gra jest zrobiona świetnie, ale... No niby fakt faktem, czas płynie tu szybciej. Ale to, że te postacie męczą się w tak makabrycznie szybki sposób... O! Może jakaś szansa. Nie, zaraz. Czy my się cofamy? Czy ja poszedłem w złym kierunku właśnie? Nie mówcie, że ja poszedłem w złym kierunku. Dobra, wyjdźmy tutaj. Co to jest? Jakiś mech? Aha, to jest ten lichen. A to... Zebrałem go sobie. Dobra, jakaś kolejna jaskinia. Dziewczyna twierdzi, że zaraz się przekręci. Jakieś stare... podpałka. Żarcie dla psów. Sardynki, dżinsy. No maryźniemy, mamy trochę kalorii, ale... Nie mamy rozpałki, nie mamy nic do odpalenia. Znaczy rozpałkę mamy, ale nie mamy... drewna. Moglibyśmy spróbować patykami, tylko że to będą minuty, to będzie bezsens po prostu. Ale tak jestem przemęczony. Czy jak pójdę gdzieś wyżej, to mi to pomoże? Chyba się będę tylko bardziej męczył. Nie wiem gdzie. No, krycha, przynajmniej piękny poranek tutaj widać. Jakieś mamy tu pieńki. Jakieś grzyby. Nie wiem. Pozbierałem grzybów, trochę się zmęczyłem. Może jest tu jakieś... O, no bomba. Maple. Znaleźliśmy maple. Ktoś nam się tu przekręcił. Przeszukamy.
znajomego. Zaraz pewnie do niego dołączymy. Rozejrzyjmy się, nic nie widać. No ta, Tama. To by się z powrotem na Tamę. Czyli się cofnęliśmy. Zamiast iść do przodu. Teraz ta pierdzielona Tama, która nas zesłała tutaj. Coraz wolniej. Nie wiem. Czy jakimś cudem. Dobra, spróbujmy. I don't have much more in me. Jestem przemęczony. Nie mam gdzie się przespać.